Ale Virtus Pro nadal ma dobre wyposażenie i na pewno nadal ma pomysł na siebie. Była ta agresja na środku. Pierwszy zdobyty frag przez Wegiego. Michu Dukara drugiego w okolicach bombsite'u B. Jest trzeci tym razem od Snaxa. Jeszcze z wyskoku Snax, ale on czuje się pewnie, jaki skuteczny jest Snax. Trzy eliminacje od niego. No z tym magiem Snax zaszalał i pokazał. Panowie, spokojnie, może i wy wygraliście tę poprzednią rundę, ale po prostu nam trochę nie starczyło czasu. Teraz pokazujemy klasę, teraz pokazujemy dominację. No bardzo ładna gra, szczególnie ta akcja Snaxa i 3-1 dla Virtus Pro. Po raz kolejny agresja na środku i znowu kończy się to tym pierwszym flagiem dla zawodników broniących. Chociaż wiadomo, że w tej rundzie XCOM Team akurat rozgrywa Echo, więc tutaj nie ma jakiegoś specjalnego pomysłu i nie ma też fragów dla drużyny atakującej Virtus Pro, które rozkręca się z każdą kolejną rundą. Na pewno fajnie ogląda się takie Virtus Pro, które czuje się pewnie grając w obronie. Oczywiście, no to są zespoły polskie, tak jak AGO wcześniej, czy chociażby Finowie z HAWU. No nie są to zespoły, które są w czołówce, jeśli chodzi o Counter-Strike'a i rankingi, ale jednak, no kto wie, czy Virtus Pro tego później nie przełoży na te lepsze ekipy, bo no miło jest oglądać właśnie taką pewną grę w obronie, gdy skracasz pozycję i gdy wygrywasz pojedynki, gdy dajesz te entry fragi. No teraz się nie udało, widzieliśmy, że jednak Ritz może mówić o sporym szczęściu, mamy 1 HP i Snatchy, który wydawać by się mogło, że już namierzył Oskarisza, ale tym razem ta agresja nie zadziałała. Najpierw właśnie Michu wychylony w okolicach galerii oddaje życie, Snatchy, który chciał być niespodzianką, jednak nawet tam na rampie nie oddaje celnego strzału, także XCOM Team ze sporą przewagą, bo 5-3, ale jednak 3 Virtusów jest cały czas pod bombsite'em A, więc jeszcze tutaj się mogą zdziwić gracze atakujący. Ważne będzie to domknięcie akcji od środka, żeby jednak atakować BS z kilku miejsc. I to w jednej sekundzie. Wegi i Snax naprawdę mogą być groźni. Na razie Wegi jeszcze chwilę czeka. W końcu są 2 fragi od niego i ewakuacja udana, ale do pewnego momentu. Przez smoka wychyla się okoliczny, ale te strzały niecelne, ponieważ przeskawał się za schodami któryś z zawodników XCOM. To był Stomp, który akurat zajął się Snaxem. No tam też niewiele zabrakło. Naprawdę jeszcze ładnie kombinowali zawodnicy Virtus Pro, ale to przede wszystkim wynikało z tego, że właśnie po tych dwóch pierwszych stratach Virtusi skupili się tylko na bombsite A. Stąd była ta walka. Stąd jeszcze była nadzieja, żeby taką rundę wygrać, ale nie tym razem. Tym razem XCOM Team radzi sobie po tym świetnym starcie. Druga zdobyta runda przez tę ekipę. I proszę, znowu entry frag zdobyty przez zawodników XCOMu. Wcześniej te eliminacje otwierające mieliśmy od Virtus Pro. I rundy wygrywali antyterroryści, ale nie tym razem. Tym razem właśnie pierwsze fragi dla XCOMu i Virtusi, którzy owszem byli blisko, ale nie aż tak, aby rundę wygrać. Wcześniej po stracie Micha na środku Snatchy skracał rampę. W tej rundzie akurat Snatchy rampę odpuszcza i skupia się na domku, ale jak widzimy, ten domek na razie nie jest atakowany, chociaż rotacja zawodników XCOMu, tylko że Stomp jest gotowy. No tutaj Snatchy musiałby wybrać dobry moment z AWP, żeby jednego fraga zdobyć, ale on nie ma pojęcia o tym, co tam się dzieje. Chociaż za chwilę będą rzucone granaty na bombsite A. To będzie informacja dla Virtus Pro i dla Snatchy'ego, który być może to ryzyko podejmie i może będzie chciał sprawdzić respa. To jest ten moment, ale jednak strzał niecelny, oj! Snatchy mógł to wykorzystać. Bez tego fraga będzie dużo trudniej. Jeszcze Snax mocno poobijany gdzieś w okolicy bombsite'u B. Do tego XCOM, który ma sporo czasu i jednak chce rotować. Snatchy z jedną eliminacją, ale Innocent odpowiada. I Michu, on będzie istotny. Od niego może ta cała runda zależeć, bo bomba już pędzi na bombsite B. Jakiś kłopot techniczny w międzyczasie u zawodnika XCOM, ale my się skupimy na tej akcji. Michu raz, ale jednak Ritz lepszy w tym pojedynku i mamy no tylko Ritza przy życiu w sytuacji 2-1. Oko i Snax na pewno jeszcze mają nadzieję na odbicie bombsite'u, skoro Ritz tylko 28 HP.
A teraz już będzie trudniej, ale oko od Tomku. Spokojnie, Ritz jednak wygrywa tę rundę. Kolejny świetny strzał od niego. Trzy fragi w sumie od zawodnika XCOM-u. Jednak zawodnicy atakujący byli w stanie to zwyciężyć. Wydawało mi się, że jednak zbyt łatwo zrobił to ostatni z zawodników XCOM-u, ale ten ostatni frag akurat rewelacyjny. Widzieliśmy to z perspektywy gracza Virtus Pro, ale w ogóle jakim cudem oberwał, no to było dosyć dziwne na pewno. Coś, co pojawia się, no nie aż tak często w Counter-Strike'u, ale Ritz pokazał, że potrafi. Czy jest jakiś obiekt, czy przeskanować rywala, to nie jest problem i to jeszcze trafić w głowę headshotem. A my już możemy wracać do meczu na szczęście, bo była ta przerwa techniczna, ale nie trwała zbyt długo. Snajperkę u Snaxa, ale to wyposażenie nie jest takie pełne po stronie Virtus Pro. Znaczy grający z shotgunem, chociaż on tak często skraca, czy to rampę, czy to domek, że może właśnie lepiej, żeby zagrał z taką bronią niż z AWP. To też ważne, żeby Snaczy nie przesadzał, bo szczerze mówiąc ta ofensywa aż tak dobrze nie wychodzi, jak mogłaby wyjść. Taka wymiana jeden za jednego też na pewno nie jest zbyt korzystna dla drużyny broniącej, także no najlepsza opcja zdobycie fraga i ewakuacja, chociaż to widzieliśmy również, że podczas finałów ESL Mistrzostw Polski, gdzie właśnie Snatchy wychylał się tam bardzo często, nawet nie zdobywał fraga albo jednego i za chwilę też okoliszy ze schodów był tym, który się rewanżował. Ale w tej rundzie, jak widać, to się układa zupełnie inaczej. To jak na razie układa się, ale zawodnikom atakującym. Chociaż na Snaxa trzeba uważać. Stomp tylko minimalnie oberwał. 90 HP u niego, ale to też od razu decyzja o tym, żeby atakować bombsite. A no Snatchy nie miał szansy z Innocentem. Przecież Snatchy grał shotgunem. To gdzie on na taki dystans? No i proszę, jeszcze Innocent wykorzystał auga. 5 na 1. Snax tylko obijał rywali, także Virtusi kompletnie się w tej poprzedniej rundzie nie odnaleźli. I to w końcu skutkuje rundą eko po stronie broniącej. Dawno tego nie widzieliśmy wcześniej, przecież taki dobry start dla Virtus Pro to skracanie pozycji na środku, te entry fragi zdobywane przez tę drużynę. No ale od kilku rund oglądamy jednak XCOM, który radzi sobie coraz lepiej. To mi się podoba, że jednak tak mamy te rundy w miarę wyrównane. To nie jest taka powtórka z Overpassa chociażby w meczu Virtus Pro kontra AGO, gdzie AGO fajnie zaczęło, 2-0, później 6-2 dla Virtus Pro. Runda dla AGO i później już do końca Virtusi wygrywali. No prawie, bo 15 rundę jeszcze zgarnęli zawodnicy AGO eSports w tej pierwszej połówce. A tutaj raz jedni zaczęli, teraz XCOM, pewnie za niedługo znowu Virtus Pro. No takiego miraża to aż chce się oglądać. Ale na razie wyjątkowo spokojna ta runda. I też nie Snatchy, a Vegi to wszystko zachodzi. Zobaczymy, czy się zdecyduje na wyciągnięcie noża, bo to jest idealna okazja, żeby sobie zarobić, chociaż Stomp trochę to utrudnia. Aja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 j
więcej. Fraga okej, mógł tam zdobyć grając z pistoletem. Ale on wiedział, że finanse się przydadzą. No to był pech. To był po prostu pech zawodnika Virtus Pro. Wiemy jak to jest. Rywal plecami, wystarczy jedno cięcie, pyk. Mamy fraga, mamy fajną broń. No a tutaj Stomp się odwraca. Akurat w takim momencie, że Vegi tego nie wykorzystał. No po prostu obił Stompa, ale to było za mało. To naprawdę było, no, pechowe. Tutaj trudno mieć pretensje do zawodnika Virtus Pro. Oczywiście, możemy mówić, no chociaż ten frag z pistoletu, podnosisz snajperkę, grasz dalej. Może jesteś zaskoczeniem, ale myślę, że wielu by spróbowało, tak jak Vegi, żeby właśnie wyciągnąć jak najwięcej z tej sytuacji, aż nie udało się zrobić nic.
5-4 XCOM Team na prowadzeniu, ale Virtus Pro już teraz sięga po karabiny. Snajperka w rękach Snaciego. No wcześniej grał agresywnie na tej rampie, w tym domku, a wychylał prawie że co rundę, ale też tam niewiele robił. Nie aż tak jak mógłby Snaci, więc wydaje mi się, że warto będzie odpuścić tego typu zagrania. Znaczy tym razem na środku, ale jednak XCOM Team od razu przyspiesza. Pozycja w okienku jeszcze była podpalona, więc Snajper Virtus Pro traci już prawie połowę swojego życia. Chociaż XCOM też się musi pilnować. Peggy, no tym razem był blisko, też był blisko, ale znowu zabrakło fraga. 4 HP u Oskarisza. Pechowy człowiek ten Peggy ostatnio i w tej rundzie, i w tej poprzedniej. No ale Snack, co on wszystko wyrównuje? 2 fragi od niego, 2 headshoty. Jeszcze dorzucony nade od Micha, ale Mono jakoś nie oberwał. No i być może zobaczymy rewanż od tego zawodnika. To się mu udaje, ale głównie jednak na bombsite B oglądamy zawodników Virtus Pro. Znaczy wcelowany i właśnie bliżej środka Michu. Także tutaj jeszcze może zobaczymy jakieś szanse dla antyterrorystów. No kwestia tego, czy Snatchy trafi, bo na pewno od niego wiele zależy. Chociaż XCOM też ma swojego snajpera. Na razie próbuje się wychylać Oskarisz, ale jednak dla Snaciego to nie był żaden problem. I Michu, który zdążył wejść na plecy. Także Virtus Pro w bardzo łatwy sposób wygrywa sytuację 2-3. Ale to jest istotne, żeby obstawić dobry bombsite. Snatchy czekał Michu jeszcze kilka sekund wcześniej na środku, ale no mógł się spodziewać, że rywale właśnie tam będą chcieli wchodzić i proszę. To się jednak udało. Tak bardzo łatwo to zrobili zawodnicy Virtus Pro na samym końcu. I teraz broń po jednej i po drugiej stronie po raz kolejny, bo jednak XCOM Team wcześniej wygrywał te rundy dosyć pewnie. Że jeszcze było stać zawodników atakujących na karabiny. Agresja od Virtus Pro, ale Peggy, on no już nie daje rady. Na początku meczu to wyglądało rewelacyjnie. Peggy właściwie zawsze dawał tego pierwszego fraga, zawsze dawał tę przewagę. Na środku właśnie, ale od kilku rund ma ogromne problemy. Myślę, że on już może być zdenerwowany. Kolejna sytuacja i Peggy, który znowu no ginie za darmo, tylko obija rywala i to jest koniec. Kolejna taka runda. No ale wcześniej zawodnicy Virtus Pro dobrze się ustawili, nawet gdyby nie było przewagi. Oko, które daje sporo informacji, ale ta informacja trochę go kosztowała. Znaczy jednak będzie wsparciem, wychylenie i tutaj jest celny strzał. Do tego też Snaxe, który już skraca domek B, ale koledzy w łączniku nie wytrzymali. Snax samotnie z magiem, no na tę odległość będzie bardzo trudno. Chociaż jakaś broń na środku powinna leżeć. Jest karabin, w razie Snax. Odrzuca shotguna, Kałasznikow już w jego dłoniach, ale czy w ogóle będzie walczył Snax, bo to jest 3-1, sam nie ma zestawu do rozbrajania i jak widać odpuszcza ten środek zawodnik Virtus Pro. A końcówka już nie dostarczy nam zbyt wielu emocji, ale Virtus Pro wcześniej było w stanie zwyciężyć, teraz jednak znowu porażka i widzimy, że sama sytuacja ekonomiczna nie będzie zbyt dobra. Tutaj 2400 dodatkowo za tę porażkę, także no, Virtusi generalnie będą spłukani. Także tym bardziej istotne jest zachowanie tego Kołasznikowa przez, jak to mawiają niektórzy, polskiego dzika. Swoją drogą Stomp na razie tylko z jednym trafieniem w tym spotkaniu. Ale powiedzmy, że nie musi, bo i tak XCOM ma dosyć fajny wynik. 6-5, jest ta przewaga mimo właśnie problemów na początku meczu. Chociaż za chwilę wypadałoby się jednak pokazywać, bo Virtus Pro może być blisko w rundzie kolejnej. Być może nawet w tej, bo zobaczmy na atak XCOMu. Snax, bardzo ładny spray, to są 2 trafienia. I koledzy, którzy stoją bardzo blisko bombsite'u, także XCOM Team wchodzi w pułapkę i jak na razie jedna odpowiedź od Stompa, druga od Mono. Stomp po raz kolejny. I to jest runda, w której Stomp faktycznie musi się pokazać, ale
Snatchiego nikt nie sprawdził, on wcześniej nawet jeszcze nie fragował, więc nic dziwnego, że stomp nawet nie był odwrócony. Zostaje tylko mono, ale wcelowany Michuj, brawa dla Virtus Pro. Jeden karabin, pistolety, ale przede wszystkim decyzja. Panowie, ustawmy się na bombsite A. No i nie zapominajmy o tym sprayu Snaxa, o tych eliminacjach, które zdobył w pierwszych sekundach rundy. Przewaga Virtus Pro, XCOM Team, który i tak chce się wpychać, ale okazuje się, że nagle ten BS jest obstawiony, że tutaj jest jeden Virtus, tam jest drugi Virtus, tam jest trzeci Virtus. I nagle robi się pro i nagle robi się punkt dla Virtus Pro i jest remis 6-6, gdzie jednak to wyposażenie VP było jakie było. No ale wykorzystany karabin, wykorzystany pomysł, także no brawa, brawa za coś takiego, bo to na pewno było coś niespodziewanego. No ale Virtusi pokazali się z tej dobrej strony. I XCOM Team po tej porażce chce zwolnić. Zresztą to wyposażenie już nie jest aż tak dobre, bo Stomp gra ze scoutem, Oskar już tylko z pistoletem. Ale znowu podejście pod BSA. Tym razem to będzie akurat lepszy pomysł, bo tym razem ten BS nie jest aż tak obstawiony. Zobaczymy, jak teraz się to wszystko zaprezentuje. Jak teraz sobie poradzą zawodnicy XCOMu. Na razie spokojni, niczym nie są stresowani. Bomba już na swoim miejscu. Ale Virtus Pro może spokojnie grać na odbijanie, bo na razie też nikt nie domyka tej akcji od środka, chociaż XCOM chce grać agresywnie. Oskar już w sumie nie ma zbyt wiele do stracenia. Taki jeden frag tutaj na pewno sporo by znaczył. Na razie jednak VP infleszuje sobie pozycję. Nowegi nawet jeszcze nie może opuścić łącznika, ale smog znika i znika również Ritz. Pierwsze trafienie dla zawodnika Virtus Pro. Michu znalazł Oskar Isha, więc jak na razie Virtusi idą po swoje, idą po ten siódmy punkt, bo XCOM Team ma te problemy z obroną bomby. Zostaje sam Innocent. Ten nawet nie ryzykuje, nawet się nie wychyla. On już wie, że ta runda została spisana na straty. Tylko jedna strata po stronie Virtus Pro, także odbijanie prawie że perfekcyjne. Minimalna przewaga po stronie Virtus Pro i XCOM Team musi rozegrać eko, chociaż jest ten zachowany karabin przez Innocenta. Wcześniej, gdy Snax zachował broń, wiemy jak udało się ją wykorzystać na bombsite A. Ten dobry spray na początku, te fragi od Snaxa i później koledzy, którzy wszystko wykorzystali. Vegi, no czy teraz się uda? Zobaczmy, agresja Virtus Pro. Ona działała na środku tylko na początku spotkania. Michu 5 HP, Vegi na ziemi bez fraga. A to jest runda, no eko jakby nie patrzeć, po stronie XCOMu. To nie jest dobra wymiana. Ewidentnie Virtus Pro ma spory kłopot z zajęciem środka. Pchają się cały czas i za chwilę mogą przez to przegrać rundę. 3-2, Michu 5 HP, owszem, Mono i Innocent też się ledwo trzymają. Ale ja rozumiem, gdyby coś takiego raz się nie udało. To jest kolejna próba ataku środka i kolejna nieudana próba. Coś tutaj jest nie tak z Vegim. Nie może się wstrzelić ten zawodnik i to stwarza ogromne problemy zawodnikom Virtus Pro. Oko. Zostaję sam na bombsite A. To jest frag, ale Mono już wie, że rower jest w bombsite, chociaż trudno się będzie przedostać. Czy Oko go w ogóle widział? Bo chyba jednak nie. O, teraz informacja 100% dla Okolisiusa. Mono jeszcze miał tego smoka, także trochę się zabezpieczył, ale trzeba pędzić na bombsite B, trzeba kłaść bombę i liczyć na to, że akurat Okoliszczyc no nie znajdzie podczas tego odbijania rywala. Bomba już na swoim miejscu, ale Okoliszczyc ma defa, więc może to rozgrywać bardzo spokojnie. Mono wcelowane, jednak to ryzyko się opłaciło. Proszę bardzo, pewność siebie zawodnika XCOMu, który był bardzo mocno poobijany. I oczywiście musimy gratulować graczom atakującym. Oni rozgrywali tę rundę z 4 pistoletami i z 1 zachowanym karabinem u Innocenta. Ale to Virtus Pro znowu się nie popisało. Znowu ta agresja na środku, która nie zadziałała. To już jest kolejna runda, w której Vegi oddaje swoje życie. Do tego Michu był obity po tej wymianie na początku do 5 punktów zdrowia. Także no to
fatalnie wygląda dla zawodników Virtus Pro, gdy wychylał się tam Wegi. W końcu świetny start od nich, w końcu ten środek, no przyjęty przynajmniej przez moment, ale jest przewaga i to się myślę liczy dla zawodników Virtus Pro, chociaż przewagi już nie ma. No Virtus Pro wychyla się, tak jak przed chwilą Michu, ale nie zrobił zbyt wiele. Bardzo dziwny obrazek, że tyle tych prób mamy, a mimo wszystko nie są one zbyt udane. I tym razem też Virtus Pro, które nie ryzykuje ustawieniem. Wcześniej mieliśmy przewagę i skomu, to Virtusi skupili się na jednym bombsite, byli jeszcze w stanie wygrać rundę, ale przy tym ustawieniu obecnym o to będzie na pewno dużo trudniej. To też kwestia, do kogo pójdą zawodnicy X-komu, bo Wegi gra tylko z pistoletem i to jest jedyna osoba, która pilnuje bombsite'u A. No ale X-com już chyba podjął decyzję, zajęcie środka i nawet podsadzka do okienka. Powinniśmy zobaczyć to wejście od łącznika, powinniśmy to zobaczyć, ten atak na bombsite A, i to faktycznie będzie dobra decyzja. Wegi może być niespodzianką od rampy, ale jednak z tym pistoletem będzie mu bardzo trudno, chociaż mało czasu i Wegi może to ryzyko będzie chciał podjąć, ale Mono się tego spodziewał. To było zbyt czytelne dla zawodnika X-komu, do tego jeszcze flash, chociaż Snatchy tak już stał bardzo blisko. Snatchy jest ten celny strzał i chyba sobie zdaje sprawę, że rywal jest poobijany, w ogóle Snax jako wsparcie. I nagle wszystko szybko się zmienia, Mono zostaje sam, ale nadal nie mają pojęcia rywala o jego położeniu, chociaż ten smog może utrudnić sprawę. Minus VP jest taki, że ani Snax, ani Snatchy nie posiadają zestawu do rozbrajania, a tutaj trzeba już rozbrajać bombę na raz, ale jednak była ta asekuracja, było to wsparcie od Snaxa. Trzeci zdobyty frank przez zawodnika Virtus Pro, jednak to Virtus Pro właśnie będzie miało minimalną przewagę po tej pierwszej połówce. Początek był bardzo fajny dla zawodników Virtus Pro, ale ten początek, te pierwsze rundy, bo jednak wtedy jeszcze działała ta agresja na środku, to skracanie pozycji, gdzie jeszcze Wegi fragował, ale później widzieliśmy, no, każda próba kończyła się tym, że Wegi oddawał swoje życie, nawet przy tym nie zdobywając fraga, i to naprawdę było dziwne, bo wiadomo, że takie sytuacje się zdarzają raz, dwa, no ale co Wegi nie skrócił, to właściwie zawsze tam ginął i to mnie zastanawiało, że to aż tak długo trwa. Ale też już później Wegi mógł być taki właśnie niepewny. Tak robił to, bo robił, bo może jeszcze w to wierzył, ale jednak kolejna próba nieudana, kolejna jego porażka powodowała, że Wegi się może zaczął tam denerwować i no i potem już nic nie wchodziło. Jak już nie wchodzi, to często do końca i faktycznie były z tym problemy u zawodnika Virtus Pro. Dopiero w jednej z ostatnich rund udało się zyskać przewagę na tym środku, chociaż po chwili skrócił pozycję Michu i widzieliśmy, że i tak z tej przewagi niewiele zostało, ale zobaczmy już tę rundę pistoletową, bo teraz szybki atak na bombsite B. Oskarisz na razie bardzo ładnie, to są dwa fragi od niego, ale rewanżuje się Michu. Do tego Michu, który daje jeszcze jednego fraga. Od kuchni jednak wcelowany był Stone, więc przewaga jest znowu po stronie X-komu. Do tego jeszcze Ritz atakujący to wszystko od pleców, ale takiego podejścia spodziewa się Snax, tylko czy wytrzyma w tym miejscu długo Snax? No już obity dosyć konkretnie zawodnik Virtus Pro chce się strzelać, ale Ritz nie daje mu najmniejszej szansy i podobnie cały X-com team nie daje najmniejszej szansy zawodnikom Virtus Pro. Dwa fragi Micha i podłożona bomba. Na to było stać terrorystów w tej rundzie 8-8. Także walka trwa, mecz otwarty. Wszyscy jeszcze tutaj mogą wygrać to spotkanie. Będzie równo, słuchajcie, będzie równo, już widać po tym meczu, że trudno mówić o jakiejś dominacji. Ale przed tą rundą jeszcze pauza i być może
Virtus Pro myśli, jak rozegrać rundę, bo nie udało się zdobyć tej pistoletowej, ale była ta podłożona bomba i od razu karabiny po stronie VP. Oczywiście nie u każdego, ale jak widzimy są aż trzy. Okoliszec, Wegi, a także Michu z tej broni skorzystają. Snax akurat grający tylko z Diglem. No ale to też dlatego, że on kupował tę broń. Zobaczmy, że Snax ma tylko ten lepszy pistolet. Bez kamizelki, a wydał prawie 3000. I informacja dla XCOM-u. Panowie, uważać, oni mają karabiny, chociaż na razie daje o sobie znać tylko ten jeden. Być może właśnie z takiego założenia wychodzą zawodnicy broniący, ale Innocent i tak daje przewagę, chociaż tylko na moment. Okaliszes od razu się rewanżuje i jeszcze z wyskoku był w stanie to zrobić reprezentant Virtus Pro. To był naprawdę istotny frag dla przebiegu tej rundy. Dużo czasu dla Virtus Pro, 4-3. Ale jednak zawodnicy z pistoletami mają problemy. Wcześniej właśnie Snatch, który oddał swoje życie, i przed chwilą Snax dosyć konkretnie oberwał. Ale jednak udało się przejąć pozycję na środku. Stomp ze scoutem gdzieś próbuje zdobyć tego fraga, ale rywali jest chyba zbyt wielu, bo są i w łączniku, i na galerii. Jednak Virtus Pro zajmuje sobie spokojnie okolice bombsite'u, a chociaż tam jeszcze czai się Ritz. Ale i ta pozycja zostanie sprawdzona przez Micha i wszystko kończy Snax pod bombsite'em B. Świetna runda w wykonaniu Virtus Pro. Tylko jedna strata, gdzie wychylał się Snatchy od domku i to tyle. Także może i nie udało się zdobyć pistoletówki, ale w tej kolejnej był pomysł. Gra z karabinami i XCOM wykończony. I oczywiście mamy również Forza po stronie broniącej, ale problem jest taki, że o, tutaj nie ma karabinów, że tutaj są tylko pistolety, a to może być troszeczkę za mało. Na razie pierwszy frag od Snatchiego, ale zobaczmy na Ritza, jak daleko zawędruje, bo Snatchi tej pozycji nie sprawdza, nie zainteresowany. Stąd już chyba zaczyna skupiać się tylko na środku, ale Ritz może zdobyć bardzo ważnego fraga i faktycznie go zdobywa. Michu gubi bombę, od razu oko pędzi, tak żeby Ritz nie podniósł lepszej broni, ale ten karabin już w rękach rywala. Był jednak dorzucony flash od Snaxa i Virtus Pro jakoś sobie z tym radzi, chociaż i tak ta sytuacja wcale nie jest aż taka komfortowa dla zawodników tej drużyny, bo to jest 3-3, gdzie Mono również korzysta z lepszej broni. I do tego Virtus Pro, które nie ma kontroli mapy. Oni skupiają się w tym momencie na własnym respie. Oni mogą spodziewać się rywala wszędzie. I w okolicach środka, i właśnie w okolicach rampy. Zobaczymy, czy faktycznie tak będzie. No nie, no Snatch nawet tą pozycją nie zainteresowany. No ale jednak znowu jest odpowiedź od zawodników Virtus Pro. Okoliszec w tej rundzie trafia już po raz trzeci. I do tego jeszcze Stomp był w stanie zdobyć fraga. Mamy pojedynek 1-1. Snax kontra Stomp. Panowie, pokażcie swoje umiejętności, to się przecież kameruje. Stomp z trzema fragami w tej rundzie, cały czas jednak pełen pasek zdrowia. Snax, 53 HP i jak na razie bez fraga, ale być może Snax zdobędzie tego najważniejszego. Fajnie też, że Stomp ma granaty, a szczególnie tego smoka, chociaż minus jest taki, że ostatni z zawodników XCOM-u nie posiada zestawu do rozbrajania. I za chwilę tego czasu może być po prostu za mało, na razie tylko zmyłka, ale Snax ma bombę na widoku, dorzucony koktajl. Snax jeszcze to przetrwał. Jeden punkt zdrowia, ale to już nie ma znaczenia. Stomp na pewno tej rundy nie wygra. No jeszcze frag czwarty, ale bomba eksploduje. Wysadza również Stompa. Blisko, naprawdę było blisko w tej rundzie. To był ten force od drużyny XCOM, ale ostatecznie nieudany. 10-8, VP cały czas na prowadzeniu i teraz będzie okazja, żeby to prowadzenie jeszcze powiększyć. Ale naprawdę ładna walka w tej poprzedniej rundzie. Szczególnie też ta zagrywka w wykonaniu Ritza, to wejście na plecy z opanym Michu, który niósł bombę, to też trochę popsuło Virtusom
rozegranie rundy, bo to, że musieli wrócić po bombę, to jedno, to akurat nie był problem, bo Ritz nawet nie bardzo miał jak się bronić, ale problemem było to, że Ritz spowodował takie zamieszanie i właśnie Virtusi, którzy zamiast atakować któryś BS, zamiast mieć kontrolę, oni zaczęli wracać w okolice własnego respa, wracać w okolice bomby, bo musieli to zrobić, tak? Musieli odbić te pozycje, te bomby, to było też dla nich ważne. I przez to właśnie odpuścili pozostałe na mapie. I to wykorzystywali zawodnicy XCOM-u, którzy po prostu skracali te swoje pozycje, mogli podejść jeszcze bliżej rywala i do pewnego momentu to działało. Ale później ten pojedynek na bombsite B, Snacks kontra Stomp, jednak na korzyść zawodnika Virtus Pro. I bez straty Virtusi ugrali tę ostatnią rundę. Ale jednak to było Echo XCOM-u, teraz jest broń, jest Stomp ze snajperką i od razu frag dla niego, chociaż Snacks będzie się rewanżował, mimo że z UMP to dokładnie wiedział, gdzie ma znaleźć rywala. Plus takie, że chyba ktoś podniesie tę snajperkę, ale nie no, Ritz niechętny. Na razie skupiają się zawodnicy XCOM-u na augach i faktycznie Virtus Pro ma zamiar przyspieszyć, ale trzech rywali cały czas przy bombsite, chociaż Snacks gra bardzo ładnie, Michu się przyłącza, jeszcze Snacks asystował. No rewelacyjne wejście w wykonaniu Virtus Pro na bombsite A. Zostaje tylko Skarisz. Ale bomba już podłożona, 3-1 i Okoliszys, który był wcelowany w tę pozycję na respa broniących. Oko, już wie, rewelacyjna końcówka, naprawdę gratulować. Gratulować Virtusom, bo to było niezwykle pewne wejście na ten BS. I znowu Echo po stronie broniącej. Gdyby to był jeszcze Force, może jeszcze byśmy mogli uwierzyć, że XCOM Team będzie miał spore szanse, chociaż ustawienie może dać te szanse. 5 graczy tej ekipy na bombsite A. Snacks, ale kosi rywali. 2 szybkie fragi od niego i też informacja, że jest ich tam więcej. Stąd bomba raczej tą rampą nie powinna wchodzić, ewentualnie gdy będzie wsparcie od środka, ale Vegi tylko z jednym fragiem i Nosen daje o sobie znać i Ritz zatrzymuje Micha, więc jednak są problemy po stronie Virtus Pro. Innocent kontra Okoliszys, ale Innocent ma pełen pasek zdrowia, już uzbrojony. Oko na górze, czy Innocent jest tu wcelowany? Wygląda na to, że nie i Okoliszys jednak pełen spokój, opanowanie do samego końca. 13 punkt dla Virtus Pro, ale ledwo tę rundę wygrali zawodnicy VP i to było dosyć dziwne. Snacks wparował na bombsite z Makiem, dał 2 fragi. I wiedział, że coś tam się jeszcze dzieje. Zawodnicy od środka mimo to i tak czuli się pewnie. I tak gdzieś tam było wychylanie się od łącznika. I nagle problemy. I nagle Virtus Pro, które ledwo wygrywa rundę. No, rozumiem, że rywal nie jest uzbrojony, ale widać, że coś takiego też może zgubić drużynę, że jednak warto się wycofać z tej rampy, z bombą, iść na bombsite B i po prostu te bomby podłożyć i spokojnie grać. No ale czy to jest istotne, skoro Vegi tak świetnie rozpoczyna rundę kolejną? Jeszcze Snatchy się przyłącza do flagowania. Teraz jednak Stomp szybszy! No, 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 to znowu jest obiecujące dla XCOM-u, mimo że BSA jest zajęty przez Virtus Pro, to bomba w takim miejscu, że trzeba jeszcze po nią wrócić. Dwie snajperki po stronie CT, no, tylko wcelowanie się w pozycję, tylko to wcelowanie, które może dać szansę tej ekipie, ale Virtusi też nie mają pojęcia, gdzie szukać rywala. Oczywiście Stomp jednego fraga wcześniej zdobył, ale to było dawno temu na środku. Oskarisza jedynie się można spodziewać gdzieś od tych okolic bombsite'u B. Chociaż Snacks za chwilę może być niemiło zaskoczony. I proszę bardzo, Oskarisz z łatwą eliminacją. Czasu dla Virtusów coraz mniej, ale jednak udało się zgarnąć bombę, więc już za chwilę będzie podłożenie. Oskarisz jednak przygotowany, bomba jeszcze nie podłożona, jeszcze dorzucony smok, ale zobaczmy na Stompa, bo ten się wychyla i tu było blisko, ale jednak Oko jeszcze walczy.
Nadal nie wie, gdzie jest Oskarisz, chociaż teraz już słyszał to tupnięcie i chciał się wychylić. Okoliszysz tym razem nie daje sobie rady. Wcześniej spokojnie poczekał na Innocenta, ale tym razem chciał walczyć ostatni z zawodników Virtus.pro i tym razem jednak to XCOM Team zgarnie rundę. Ale coś jest tutaj nie tak. Coś jest tutaj nie tak, bo zawodnicy Virtus.pro mają sporą przewagę na początku, a później ogromne problemy. I w końcu w tej rundzie XCOM był w stanie to wykorzystać. W końcu antyterroryści zgarnęli 9 punkt. Ale widać, że trochę brakuje wykończenia graczom Virtus.pro, skoro mają taki fajny start, a później dwóch snajperów, którzy wygrywają z nimi rundę. No ale jednak, Virtus.pro też bardzo dużo dzisiaj tych spotkań rozgrywa. Już grają od kilku dobrych godzin. To jest trzecie spotkanie z rzędu Virtus.pro w ramach SEA Mountain Dew League. A to pierwsza przecież rozpoczęło się po nieudanym meczu. Było 3 przeciwko Big, tam 0-2, chociaż była przerwa godzinna bodajże. No ale jednak są te oficjalne spotkania i przypominam, że do końca tygodnia i jutro, i w piątek, i w sobotę spotkania z udziałem Polaków. Chociaż w sobotę widziałem, że dużo mniej, ale jutro też chyba około 5 meczów w ramach SEA Mountain Dew League. Wracamy do Miraża, bo Virtus.pro nadal na sporym prowadzeniu, ale w tej rundzie są problemy. Już mamy tylko Staciego, chociaż ten ładnie strzela. Trzeci frag od niego. Oskarisz 1 HP i to pewnie będzie zawodnik, który tę rundę zakończy. Nie mogło być inaczej. Snatchy akurat wyciągnął granat, ale brawa za walkę, bo właściwie tylko Snatchy walczył w tej poprzedniej rundzie dla Virtus.pro. Ale wszystko się odwraca, teraz to właśnie XCOM zaczyna tę rundę wygrywać. Tak swoją drogą dzisiaj bardzo fajna seria od Virtus.pro, bo udało się wygrać Dusta 2 z prosto 16-14, później ta porażka z Big, ale następnie overpass przeciwko Hawu 19-17, następnie zwycięstwo z Ago Esports na overpassie 16-10, być może będzie też zwycięstwo na Mirażu z drużyną XCOM, chociaż no, troszeczkę im się to psuje. XCOM budzi się i zaczyna grać, zaczyna wyglądać coraz lepiej ta drużyna broniąca. No ale jakby nie patrzeć, owszem, gdyby Virtusi nawet wygrali ten mecz na Mirażu, to fajnie, no tyle zwycięstw dzisiaj, tylko wszystkie w ramach SEA Mountain Dew League'a, a to spotkanie, które dałoby szansę na Minora, niestety przegrane z Niemcami z Big. Swoją drogą nie jestem jeszcze pewien, jak się tutaj mylę, to ktoś może mnie poprawić, ale zerkałem na szybko na newsa w sprawie meczu na LANie w Portugalii, na którym zobaczymy zawodników Virtus.pro i tam bodajże spotkanie z Big o 15:30 według harmonogramu, ale mogę się mylić, więc nie chcę tego mówić w 100%, bo może pomyliłem newsy, ale wydaje mi się, że jednak tutaj nie ma pomyłki i że faktycznie z Big będą rozgrywali ten mecz, więc na pewno będzie okazja do rewanżu za tę dzisiejszą porażkę. Miraż cały czas jednak w trakcie i my tutaj gadu, ale XCOM Team potrafi się bronić. Jeszcze Ritz schowany w bombsite, ale ten tylko z jednym fragiem. Michu, no jeszcze nie czuje się bezpiecznie, jeszcze nie chciał tej bomby podkładać. Oskarisz strzał niecelny i teraz już wszystko jest jasne. Już teraz wiadomo, gdzie szukać ostatniego zawodnika XCOMu. Oskarisz cały czas z tą bronią snajperską. Jest jeszcze zestaw do rozbrajania, ale jednak i Snax, i Michu dokładnie wiedzą, z której pozycji przyjdzie ostatni z przeciwników. Ten cały czas głośno i zobaczmy, Virtus prowadzi ogień krzyżowy, ale Snax nie popisuje. Na szczęście jednak Michu wychyla się chwileczkę później i to jest 14 punkt dla Virtus.pro, do tego XCOM Team, który nie ma tak dużo pieniędzy. No niestety dla antyterrorystów, ale XCOM musi rozegrać eko, chociaż już raz pokazała ta drużyna, że potrafi namieszać. Wtedy akurat sytuację musiał ratować Oko, który właśnie
otworzył tę rundę i też namierzył Stompa. Na początku go jeszcze nie widział, ale chwilę później już wszystko stało się jasne dla Michała Głowatego i proszę bardzo, Virtus Pro zgarnia 15 punkt, a więc 5 szans dla tej drużyny na to, żeby wygrać kolejne spotkanie już dzisiaj, ale jak powiedziałem, nawet jeżeli to się uda, to to najważniejsze przez Virtusów i tak już przegrane z ekipą Big. Augi po stronie X-Komu, snajperka w rękach Stompa. Zaraz przekonamy się, czy to ostatnia runda tego spotkania, czy jednak X-Kom Team jeszcze postara się o dogrywkę, bo właściwie tylko to ratuje w tym meczu zawodników X-Komu, ale Michu chce już to kończyć. Michu już chce, żeby ten dzień się zakończył, żeby właśnie już za chwilę położyć się spać, poleżeć w tym wygodnym łóżeczku, ale jeszcze nie teraz, jeszcze bronią się antyterroryści. Proszę bardzo, kolejne fragi dla drużyny X-Kom, 3-2 od galerii Mono, który może być bardzo niewygodnym przeciwnikiem, chociaż Virtusi mieli jeszcze Smoke'a, ale Snax i tak pozostaje sam. Ten do tego nie ma zbyt dobrej broni, bo to jest tylko pistolet maszynowy u niego. Teraz jak się strzelać z tym pistoletem maszynowym, chociaż blisko, blisko i snajperka podniesiona, ale też momentalnie upuszczona na ziemię. Ritz był już na plecach, także to jeszcze nie koniec. To jeszcze nie jest zwycięstwo Virtus Pro. No i co istotne dla X-Komu, raz, że udało się wygrać rundę, to oczywiste, ale to, że udało się również zachować sporo broni, bo jest ten AUG, dwie snajperki, także X-Kom Team nie będzie grał na wykończeniu w być może ostatniej rundzie. To też jest ważne, żeby nagle nie podejść do rundy po zwycięstwie z jakimiś brakami. No tutaj o tych brakach mówić nie możemy na pewno. Są granaty, są zestawy do rozbrajania, trzy właśnie te snajperki, augi, więc na pewno X-Kom ma czym się bronić. A Virtus Pro po raz kolejny chce atakować na bomb site B, ale jak na razie ten atak jest nieudany. Mono daje pierwszego fraga, do tego jeszcze Wegi mocno bity, ale jednak znalazł się na dole i od razu wykorzystał swoją pozycję. Innocent jednak z bombsite'u, do tego jeszcze rotacja Stompa, rotacja Mono, chociaż cały czas spore zamieszanie pod tym bombsite'em. W międzyczasie też odezwał się Snatchy na środku, ale ten chyba nie ma pojęcia o tym, że Ritz jest na jego plecach i to jest znowu zwycięstwo po stronie X-Komu. Tym razem bez zachowanej snajperki. No i właśnie, to jest ten moment, o którym mówiłem. Zobaczcie, X-Kom Team wygrywa rundę, tym razem strat było troszkę więcej, nie udało się zachować AWP, mimo że wcześniej były dwie snajperki. I co po zwycięstwie? Okej, okay, są cztery augi, są granaty, dobra, z tym się zgodzę, ale Stomp gra tylko z MP9. Były dwie snajperki, nagle nie ma nawet tej jednej, więc właśnie na coś takiego trzeba uważać, bo to może utrudniać powrót, każda taka strata. Okej, okay, no teraz Virtus Pro gra z pistoletami, więc teoretycznie, ale powtarzam, teoretycznie Virtus Pro nie powinno stanowić wielkiego zagrożenia. Są to lepsze pistolety, są kamizelki, także szanse dawać im możemy, ale Mona akurat zdobywa dwa bardzo łatwe fragi na środku. Do tego jeszcze Stomp, który jednak wykorzystał ten pistolet maszynowy i wygląda na to, że Virtus Pro nie zrobiło nic. Minimalne tylko obijanie rywala i to koniec tej rundy. Ale teraz karabiny i na pewno jedna z takich ostatnich szans dla Virtus Pro, żeby spokojnie ten mecz wykończyć. Myślę, że właśnie sami zawodnicy Virtus Pro dosyć szybko atakowali, bo chcieli no raz, że wykończyć mecz, zaskoczyć, ale też zrobić to dosyć szybko. Ale tym samym też mogą przedłużyć to spotkanie i kto wie, czy jednak w tym meczu nie zobaczymy dogrywki. Naprawdę wiele zależy od tej obecnej rundy. Snax już mocno ucierpiał, do tego jeszcze granat na łącznik, ale jednak ten drugi nie aż taki skuteczny, chyba nawet poleciał za plecy Snaxa, więc cały czas zawodnik Virtus Pro pozostaje przy życiu, ale bomba bardzo daleko, tym razem akurat Virtusi rozgrywają to dużo, dużo spokojniej, tym razem takie bardziej taktyczne podejście do
tej rundy. Mono na razie się nie decyduje na to sprawdzenie pozycji. To oko się wychyla, ale jednak oko Licious nie ma kłopotu, żeby tego fraga zdobyć. I faktycznie atak na bombsite B byłby czymś najlepszym dla Virtus Pro. Zobaczmy, że pozostał tylko Skarish, który akurat w tym meczu jakoś nie błyszczy. 12 zdobytych eliminacji, to jest najmniej na serwerze. No ale jednak Ritz daje o sobie znać w łączniku. Vegi odpowiada, ale właśnie to jest taka zmyłka, to jest zamieszanie Virtus Pro w okolicy bombsite'u A. I przez to Skarish rotuje, odpuszcza BSB, chociaż sami Virtus i tak mieli sporo straty, więc istotne będzie to, czy Snati załatwił Skarisha. Jednak nie, ale na szczęście dla Virtus Pro jeszcze oko Licious czuwa na galerii. Dwóch na jednego. Micho, zanim podłożył bombę, sprawdził okolice bombsite'u. 3 sekundy na zegarze, ale bomba na swoim miejscu i wszystko w rękach Ritza, moi drodzy. Czy XCOM Team jeszcze będzie miał szansę, czy jednak, czy Michu, czy oko? Już za chwilę postawią tę kropkę nad i. Ritz wychylony, Michu. No, jeszcze tego się chyba nie spodziewa, chociaż po tym smoku jak najbardziej. Już wiadomo, że rywal jest gdzieś blisko bombsite'u, ale Michu był źle odwrócony i okolicious. Będzie musiał zaryzykować. Sekunda jeszcze do rozbrojenia. Oko jednak wychyla, zdobywający trzeciego fraga. Jednak Virtus Pro wygrywa kolejne spotkanie w ramach SEA Mountain League. Także dzisiaj w ramach tej ligi Virtusi wygrywają wszystkie spotkania. Najpierw jest prosto, jeszcze przed meczem z Big. Później na mapie The Overpass z Havu po dogrywce. Na Overpassie z AGO eSports i przed chwilą na Mirażu z drużyną XCOM. Także Virtus Pro naprawdę dzisiaj zagrało sporo map, sporo wygrało, ale jak już mówiłem wcześniej, powtórzę się, spotkanie z Big niestety 0-2 dla Niemców i niestety, ale na najbliższym majorze nie zobaczymy żadnej polskiej ekipy. Oczywiście liczymy na Neo, liczymy na FaZe Clan, ale to już jest inna historia. Moi drodzy, ja wam za dzisiaj dziękuję i oczywiście zapraszam was na jutrzejsze spotkania. Jutro również sporo meczów z udziałem Polaków, także myślę, że warto będzie tutaj przyjść, a widzę, że na HLTV już na przykład spotkanie AGO kontra Alternate Attacks o godzinie 16. Będzie również mecz pomiędzy Crazy a XCOM o 17 na Vertigo. Na pewno będzie w czym wybierać. I Zako Bors też gra o 18 akurat na Mirażu z ekipą Chaos. Także sporo tych spotkań, ale o tym będziemy rozmawiali sobie jutro. Także jeszcze raz dziękuję za to, że byliście dzisiaj i mam nadzieję, że usłyszymy się również jutro. Maciej Morgan-Żuchowski, życzę dobrej, spokojnej nocy.